Ahoj kamraci, witamy serdecznie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Dziś witamy się z wami z miejscowości Puerto Princesa. Oczywiście na starcie zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek. I my teraz prosto z lotniska zostaliśmy zapakowani na trajka i jedziemy na kwaterę. Ale zanim wam o tym opowiemy, gdzie jedziemy i co tu będziemy robić, jak długo i tak dalej, to chciałem powiedzieć o tym, że wczoraj byliśmy jedną noc w Manili. Nie nagraliśmy nic za bardzo. Bo nie było kiedy. Kwatera też nie była godna tego, żeby ją nagrać. Tak, jeszcze zaraz opowiemy, dlaczego za bardzo nie nagrywaliśmy na Pangrao, ale to za momencik, bo teraz właśnie zaczynamy. I będziemy jechać jak na teren. Tam to Puerto Princesa. Jedziemy. Traveling and working also. Jest wieczór. Zobaczcie, zaczynamy dość nietypowo, jak w horrorze. Tak jak widzicie. Nie ma prądu. Nie ma. Ale wróćmy do tego, że wczoraj przylecieliśmy do Manili razem z grupą z Głogowa. Nasze drogi na lotnisku się rozeszły. Oni ruszyli, już w tym momencie już są w Berlinie i ruszają w stronę Głogowa, a my dotarliśmy dziś na Palawan. Wczoraj mieliśmy kwaterę, powiem wam, pierwej sort. Była tania, była niedaleko lotniska. Oceny, rewelacja. Na Google'ach 8,5, na Godzie tam... Nie wiem, też wysoka, wszędzie naprawdę spoko, tylko kwatera miała kilka minusików. To, że była w takiej, nazwijmy to, szemranej okolicy, ale nam to nie przeszkadzało, my lubimy klimaty wielkich miast, więc spoko. Druga rzecz, nie było ciepłej wody, to już bardziej bolało. Ale trzecia to jest hit, boisko do gry w koszykówkę na dachu budynku. Rozumiecie? Do 21 grali w kosza na kilka piłek i walili cały czas, tak jakby nam miał się sufit zawalić, a my musieliśmy pracować. Ale trzeba podkreślić, że przynajmniej był prąd! A tutaj dojechaliśmy. Jesteśmy na pięknym, nowym osiedlu. Naprawdę. Na wyspie Palawan. Osiedle jest nowiutkie, jest wszystko w git. Mamy mały domek dla siebie, bo dosłownie jest parter i góra, dwie sypialnie, salon, kuchnia. No wszystko fajnie, tylko nie ma prądu. Jest godzina, słuchajcie, żeby nie skłamać, 22.07, a prądu nie ma już gdzieś mniej więcej od 18. Myśmy pojechali do galerii i spędzili trochę czasu w klimatyzacji i w ogóle chcieliśmy wam pokazać, jak to wszystko tutaj wygląda, no ale no... Jutro. No nie ma jak, jutro. Ale jeszcze wam podam hicior. Dzisiaj nas okradli pracownicy lotniska. Wiecie, co nam zabrali? Przedłużacz. Przedłużacz, który był z nami, nie wiem, około... No w tej podróży i w poprzedniej zlatał z nami pół świata. Był ponad 50 lotów, odbyliśmy razem i dzisiaj jeden pan się przywalił do tego, że ja z nim polecieć nie mogę. Dlaczego? Zapytałem... No, why, nie? Wyszło na to, że ten przedłużacz jest niebezpiecznym narzędziem, którego nie wolno wnieść na pokład samolotu, gdyż komuś mogłaby się stać krzywda. No i pan mówi, że jak chce go koniecznie, to ma miść go nadać na check-in. A tu jednocześnie latali, że już mamy last call, a było półtora godziny do lotu. Całe zamieszanie, także straciliśmy przedłużacz. No trudno, ale powiem wam, że tego to się naprawdę nie spodziewałem. Zobaczcie, jak jest ciemno ogólnie. Wychodzimy, już część ludzi, no też tutaj, zobaczcie, siedzą ludzie przed domem. Nawet widać jedną osobę. Tutaj troszeczkę kontrast mi się gubi, ale zobaczcie, tam w domu też jest takie awaryjne światło u kogoś. U nas też jest takie awaryjne. I jeszcze komary. A my mamy jeszcze pracować. Nie, jak my to zrobimy? Ja naprawdę nie wiem. Komary gryzą jak szlak, a musimy mieć pootwierane okna, bo inaczej można umrzeć. Jest, w ogóle dzisiaj w dzień było ponad 40 stopni, teraz jest 30 parę i po prostu... Wygląda jak w Blair Witch, jest tylko twoja głowa podświetlona. Włączymy się jutro, chyba że jeszcze coś się dziś wydarzy. Światło wróciło! Także całe szczęście, że wróciło, bo już naprawdę, kurde, nie mieliśmy siły, żeby oddychać. Teraz włączyliśmy klimatyzację, możemy wam pokazać, jak to wszystko tutaj wygląda, bo wygląda naprawdę fajnie. Ale fajnie widać po tobie, jak jesteś umęczony już. No, upocony przede wszystkim, jest straszny gorąc, jest naprawdę powyżej 35. No właśnie, stopni. Bo warto dodać, że na Filipinach teraz panują bardzo ogromne, po prostu cholernie wielkie upały. Z tego, co słyszeliśmy od naszego poprzedniego hosta, to on od 10 lat nie słyszał, żeby coś takiego się tutaj działo. Do tego stopnia, że po prostu zamykają nawet szkoły na Filipinach. Dzieciaki mają na długi czas odwołane zajęcia. Jest tak gorąco. Nawet jak wpisaliśmy na Google'a temperaturę, jaka tutaj panuje, to od razu wyświetla się upał, katastrofa i w ogóle. Teoretycznie nawet wieczorem, teraz jak sprawdzałam, jest 31 stopni, a odczuwalna to 38, więc sobie wyobraźcie. A jest godzina, no w tym momencie 22.19, jest po prostu makabra. Chodźcie, pokażę wam tak na szybko,
że tak powiem, od początku tą chatę. Tutaj mamy wejście, taki prywatny, powiedzmy tu kawałeczek, no werandę. Tu kawałek podwórka, teraz możecie zobaczyć sobie. Nawet sąsiedzi mają grilla, jak fajnie, zobacz. Tu mamy moskitierę, no. Większość z tych budynków jeszcze nikt nie mieszka nawet. Bo to jest nowe osiedle, tutaj wam jak coś podlinkuję, jak to się nazywa, gdybyście chcieli zobaczyć. O, już zobaczyliście, że mamy schody. I jest Janusz, i jest Seba. Mamy nowy zamek w drzwiach, bo pani powiedziała, że Australijczycy go wyrwali, nie wie jak to się stało, no ale część salonowo jadalniana, tak to nazwijmy. Tutaj szafeczki, różne jakieś tam nawilżacze powietrza, telewizorek. No ładnie to wygląda. Miejsce do pracy oczywiście, mamy pralkę, co też jest bardzo fajne, już kupiliśmy jakieś tam detergenty i w ogóle. Krzeseł jest 4, ale my dwa wynieśliśmy do jednego spokojnego, no zaraz, żeby zobaczycie. Mieć tutaj po prostu przestrzeń. Tutaj mamy, że tak powiem, rozpiskę, co tu jest, no ale patrz, tutaj jest taki, bo w ogóle tutaj są płyny do prania i w o kurde, a my kupiliśmy. Nie, to są wybielacze. A, pomieszczenie gospodarcze, no. Żelazko, deska. O, a ja szukałam, gdzie jest miotła. Dobrze. Tutaj jest. Tutaj lodóweczka. Oczywiście rozwiązanie. Wojtek oczywiście dostaje szału, bo wiecie, założyli lodówkę i zamiast po prostu te drzwi przełożyć, nie ma z tym problemu, no ale oni mają. Nie istotne. W pełni wyposażona kuchnia, są naprawdę dużo szklanek, dużo kubków, jakieś talerzy, garnki, garneczki, no wszystko jest perfekto. Nawet jakieś te ryżowary, dwupalnikowa kuchenka, okap, baniak z wodą, to jest woda pitna. O, tutaj dopiero sobie stoi. Otworzyłem. Kupiliśmy kawę. Jezu, wiecie, jak myśmy się stęsknili za taką prawdziwą sypaną kawą. Szkoda, że kamera nie odda tego, jak pachnie, nie? No, pachnie pięknie. I no, fantastyczna rzecz. Dalej, no co mamy? Łazieneczkę. Łazieneczka nie jest wielka, ale w porównaniu do łazienki, którą mieliśmy wczoraj, to po pierwsze jest ciepła woda, a po drugie jest oddzielone jakoś tak, może się nie będzie zalewać, jest w porządku. Nie oczekiwaliśmy tutaj niczego więcej. To problemem było to, że weszliśmy od razu w mokrą plamę, bo się okazało, że był zlewik odkręcony. No, rura była wyciągnięta z odpływu i musiałem to zrobić, ale to już przyzwyczaiłem się, że tak jest. Trzeba nanosić poprawki na starcie. No. Nowa klimatyzacja jest założona. Mm-hmm, działa, dajemy okejkę. Tutaj mamy kranik w ogóle z wodą. Tu jest nasze taki, nazwijmy to część... No, takie podwóreczko, tutaj, nie? Tutaj do tego murka, nie? Tutaj mamy jakiegoś mopa, coś. Tu widać, że sąsiedzi lubią sobie pobalować. No, sznurki na pranie. Tylko zapomnieliśmy kamerę kupić, ale mamy stojak, więc ile wieszaczku będziemy mieli, tyle będziemy sobie wywieszać. No. Wracajmy. Jeszcze, żeby się ochłodzić, bo nie wiadomo kiedy, wiecie. Prądu nie będziemy mieć. Tak, warto zaznaczyć z tego miejsca, że klima na 20 jest tylko dlatego, że po prostu chcemy schłodzić, bo w razie jakby nie było prądu, no to żeby chociaż schłodzić, bo normalnie tu trzymamy 25 i w nocy nie śpimy z klimatyzacją, bo już jesteśmy tak przyzwyczajeni, ale nie do tego, co się dzieje tu na palawanie. Po prostu tu jest dramat. Ale to nie koniec, bo mamy jeszcze drugie piętro. Jak zauważyliście, nie widzieliście jeszcze sypialni, a sypialnie mamy dwie. Zasługą właścicieli jest to, że jest bardzo dużo światła. Naprawdę możecie pozapalać więcej, mniej, ale że naprawdę nie siedzicie po ciemku, bo w wielu kwaterach siedzicie naprawdę praktycznie po ciemno. Okej, okay, idziemy. Schody są takie dość strome. Okidoki. Także osoby wyższe mogą mieć problem, bo naprawdę tu jest nie za wiele tej wysokości. Ja z walizką myślałem, że tu nie wejdę, nie? Ale udało się. Jest lustro, też jest spoko. I tutaj mi się podoba, słuchajcie. I tried to be normal once, worst 2 minutes of my life. Moje życie. Dobra, pierwsza sypialnia. Tu nie ma światła? Ja, czy jest gdzieś wiem. Przy łóżku? Ty, nie wiem. Z tej strony pewnie będzie taki kibel. Na korytarzu albo w drugiej sypialni? Aha, nie mam pytań. Ty, tu nie ma chyba światła. Nie, no jest tu jakiś LED. Tu jest jakiś LED. To za firanką? Nie, no kurna Olek, no ludzie kochani. Ale p***wane. Okno jest. Nie, no czekaj, może nie. Tutaj schowali. Naprawdę, za łóżkiem piętrowym. Gdzie? No tam trzeba... Aha! Ty chyba żartujesz. Okej. Okay. Filipiny? Tam nie wiem, chyba jakieś te... Głową ktoś tłukł jak nikt. To jest łóżko piętrowe, no takie bardziej, wiecie, dla dzieci, ale na upartego i dorośli spokojnie mogliby spać, no. Te krzesła to... O właśnie, to co Wojtas mówił. Tak, nie? One były na dole przy stole, a my je daliśmy tutaj, żeby nam tam nie przeszkadzały. Tam z tyłu jest nasza walizeczka. Tu jest jakaś pufa, no. Tu jest okienko na podwórko, no i taka klimatyzacja typowo filipińska, czyli ta typowo głośna. Właśnie, wczoraj
na tamtej kwaterze, mieliśmy taką tylko starego typu, taką nie wiem, sprzed 15 lat chyba. I jak ją włączałem, to jakby tupolew startował, no ale trzeba było przy niej funkcjonować jakoś. I co tam z tą jest? No właśnie, zamknięcie szafa. Rowerowym jest tu coś zamknięte. Aha, czyli tu są pościele, ręczniki, koce. Aha, i a czemu oni to zamknęli w ogóle, czymś takim? Nie wiem, no może mieli złe doświadczenia, może poprzedni najmujący im, nie wiem, czy to dziwne. Podwędzali, czy coś, nie wiem. I ostatnie pomieszczenie jest to nasza sypialenka i wprowadzamy was w to pomieszczenie, bo jest fajne. Wytłumaczenie, słuchajcie, patrzcie, włączam. Zobaczcie, co się dzieje z obrazem, nie? Jakby jakiś, nie wiem, jakbym jakiś filtr narzuciła, ale to chodzi o to, że chyba coś jest nie tak z tym kolorem. I patrzcie, wyłączam. O, i już nie ma czegoś takiego, więc musimy wam tak pokazać. A my już wluszczyliśmy na tą kamerę, wiecie. No i sypialnia, no co my tu mamy? Mili państwo, toaletkę, szafeczka. Tutaj mamy wszystkie ubrania, tam jest elektronika przy łóżku, jedna nocna szafka. Łóżko, wygodne jest. O, gdzie co? Tu mamy router od internetu, no i to nasza dzielnica. No i to. Kraty w oknach są. Ale mrok. Muszę przyznać, że jak na filipińską dzielnicę taką, spodziewałam się, że raczej będziemy bardziej w jakiejś takiej szemranej okolicy. A tutaj jutro wam pokażemy zresztą. Wjechaliśmy jak w ogóle na jakąś, nie wiem, europejską dzielnię. Ja się czułam trochę jakbyśmy byli na jakimś Cyprze, albo w ogóle w jakiejś Portugalii czy gdzieś. Zupełnie inny vibe jest. Osiedle jest strzeżone, ale to wszystko zobaczycie jutro, bo dzisiaj już nie ma co gadać. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć o tym, że jak jechaliśmy do marketu w związku z tym, że i tak nie było prądu, więc się nie dało pracować ani nic, to tutaj pana złapaliśmy trajkiem. Do marketu było około 5 km chyba. Skasował nas 100, a na powrocie zapłaciliśmy 150. Czyli to jest 7 i 10 zł. Jest okej. Okay. Siemanko, dnia kolejnego. Wypełzliśmy z chaty. Jest ciężko, bo w środku mamy tam 25-27 stopnia, na zewnątrz jest chyba 40. Ale idziemy. Idziemy na jakiś obchód dzielnicy z światłem. Pokażemy wam, jak wygląda nasza dzielnia, może o czymś jeszcze pogadamy. Póki jest jasno, bo nie wiadomo kiedy prąd znowu wypierdzieli, to jest nasze mieszkanko, tutaj jest wejście, jest jedno pięterko, drugie pięterko, także to jest nasze okno i tutaj też jest nasze okno z korytarza. Tak wygląda tutaj dzielnica, no sami zobaczcie, w ogóle kompletnie nie kojarzy się to z Filipinami, tylko raczej właśnie z jakąś europejską, bardziej osadą powiedzmy. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego jesteśmy w miejscowości Puerto Princesa, to wytłumaczenie jest proste. Po pierwsze jest to miasto, o dziwo jest to jedno z największych miast na świecie. Mimo, że nie ma dużej zabudowy, wysokiej i tak dalej, jest bardzo duże obszarowo. No i tutaj teoretycznie jest lepiej z prądem i tak dalej, ale jak wczorajszy dzień pokazał, wcale nie tak najlepiej. A że chcieliśmy zobaczyć Palawan, no to na razie zakręcimy się tutaj. Planujemy, co w ogóle zobaczyć, gdzie pojechać. Myślimy o tym, żeby się wybrać do Port Barton. No musimy poogarniać sprawy jakby dalszej podróży, bo też już się zastanawiamy, gdzie się udać dalej, co i tak dalej. No taka, wiecie, rozkwiny ogólnożyciowe. A wybraliśmy też Palawan z tego względu, że tutaj mamy największą szansę, że będziemy mogli po prostu pracować normalnie. No bo chodzi też o to, że tutaj często zdarza się na wyspie, że prądu po prostu nie ma. Tak jak wczoraj była taka sytuacja, tak tutaj naprawdę bardzo często się to zdarza, że go nie ma. A chodzi też o to, że my musimy pracować, no bo po prostu nie będziemy mieli kasy, jeżeli nie będziemy mieli jak pracować. Jeżeli nie będzie prądu, no to jak będziemy pracować? Musieliśmy troszeczkę sobie to spriorytetyzować troszkę, jeżeli w ogóle jest takie słowo. No tak, no musimy być w takim miejscu, w którym będzie prąd. A tutaj jest największa szansa, że on nie zniknie. Prawie w nie wlazłem. Tutaj mamy jakiś plac zabaw, bo w ogóle osiedle całe jest ogrodzone. Na wjeździe jest ochrona, także nie wpuszczają tak z ulicy. Trzeba powiedzieć, do kogo się przyjeżdża i tak dalej. Najpierw właściciele jakby obiektów muszą zgłosić osoby, które przyjeżdżają. Tu jest taki ala ryneczek. W ogóle gdzieś jest basen, siłownia, wszystko, ale myśmy jeszcze nie mieli czasu się nawet zakręcić. Także idziemy na pierwszy obchód, szukamy jakiegoś, wiecie, jedzonka. Na pewno tam przed bramą lokale, nazwijmy to tak, gastronomiczne działają, więc zaraz ogarniemy, co tam można nabyć. W ogóle kwestia taka, że mówili, straszyli nas, że to filipińskie jedzenie jest takie sobie. A szczerze mówiąc, nie wiem, może dlatego, że zaczęłam jeść mięso, że zaczęłam jeść kurczaka. Ja po prostu zakochałam się w kurczaku tutaj.
jest, nie wiem jak on się do końca nazywa, adobo chyba, czy coś w tym stylu, i on jest podawany z takim fajnym sosem, ale nie wiem, czy to jest nazwa sosu, czy nazwa kurczaka, ale ten sos jest taki pyszny, on jest jakby sojowy z jakąś limonką i to jest takie, wydaje mi się, że lokalne chyba jedzenie, bo już często próbowaliśmy to i smakuje naprawdę spoko, więc mam nadzieję, że się kuraka uda po prostu tutaj upolować w cudzysłowie. Filipiński kurczak nie jest zły. O, nie wiem jak do końca reszta, ale kurak mi smakuje. Zwłaszcza ten z grilla w całości przyrządzany jest bardzo dobry. Szliśmy przed bramę i zobaczcie, tutaj już biznes kwitnie. Takie chałupki są, ludzie mieszkają, jakieś piekarnie, sklepy okratowane. A my szukamy kurczaka z Rożna. Taka wioseczka, można powiedzieć. Ej, gdzie uciekasz? O, zobaczcie. No i tak sobie tutaj buszują, no po tych trawach. Fajnie, co? Teraz jesteśmy w takim jakby lokalnym sklepiku. Udało nam się znaleźć kurczaki po jakichś kilkunastu minutach spaceru. I pokażę wam, jak wygląda taki typowy lokalny sklepik, w którym właśnie kurczaczka można dostać. Wojtek tutaj już zakupił i cena za kurczaka prawdopodobnie to 280 tak, za sztukę. Tak, bo za dwa kurczaki dwie wody 600 peso. Zapłaciłem pani nam tam rąbie właśnie. Tak, zobaczcie, tak wyglądają kurczaczki. Tutaj one się już pięknie nam grillują. Pani nam na kawałki tam go obcina. Tutaj kawałek możecie zobaczyć. Także będziemy mieli super pokrojonego. No i obiadek zaraz. I oczywiście butelka wody, bo tradycyjnie kurde zapomnieliśmy kupić. No jak to my, no po prostu masakra. Dzisiaj mamy kurczaczka z innymi sosami, tu jest jakiś chyba od... W sensie z innymi jak zawsze, do tej pory. Bo też wam nie mówiliśmy. Bo my do tej pory cały czas kupowaliśmy z takim sosem, sos sojowy z octem i z kalamansi mieszany, a tu jest jakiś taki jakby octowy z papryczką i chyba taki pieczeniowy, coś pieprzowy sos. Zaraz także zobaczymy. Przetestujemy w domku, dwa kurczaczki, 40 zł, dwa całe kurczaki. Musiałam włosy spiąć do góry, bo jest tak gorąco. Chciałam się trochę ochłodzić, ale za bardzo nie wyszło. Chodźcie, pokażę wam dlaczego. Nie ma wody. Nie ma wody. No, wczoraj nie było światła, siedzieliśmy po ciemku, a dzisiaj nie ma wody, więc o której godzinie woda wróci? Filipiny. Musicie się na to nastawić, że tak to tutaj wygląda. A tutaj mamy na szczęście taki duży baniak z wodą pitną, więc chociaż tyle zabrał, można go naładować, wymienić. Tak w ogóle to sorry za to migające światło, ale niestety tutaj są jakieś takie żarówki, że naprawdę ten obraz tak skacze. Nie wiem czym to, pewnie barwą światła jest spowodowana. Zmiana oświetlenia, bo tak jak Wojtas mówi, jakiś pływający obraz jest przy tym takim żółtym świetle z tych lamp. Zobaczcie, jak się prezentuje ten kurczaczek. Tutaj mamy... Dwa kurczaki tu są, Wojtas, nie? Jeden. Tak. Co ty gadasz, że tyle? No i tutaj mamy pięknie pokrojonego kurczaczka. No i jakiś taki sosik z paprykami, a do tego sos coś a la pieczeniowy. My też wczoraj kupiliśmy, proszę was bardzo, sos magusie chili mansi, no chili z kalamansi, więc też jesteśmy ciekawi, jak to będzie smakować. No a do tego Hellmann'sa majonezik, bo był to jeden z takich lepszych, jakie znaleźliśmy. Niestety tutaj na Filipinach słabo potrafią w majonez. Dobra, ja już mam kawałek nałożony, więc zaraz próbujemy. Wojtas, nakładaj. Bardzo dobry, mocno czuć trawę cytrynową. Bardzo smaczny i to z grilla takiego węglowego, naprawdę stosiwo. Jak? Kolejny gryz po prostu. Smakuje jak taki kurak z Kulowa, nie? A jak te sosy próbować? Najpierw zrobimy taki hapst tego pieczeniowego. On jest jakby lekko słodki. Ale taki nie to pieprzowy? Taki dziwny, powiem wam. Lekko słodki, jakby taki rozwodniony pieczeniowy. Nie do końca on mi pasuje. No ale zobaczmy teraz pikanterię. Ja myślę, że to jest ocet chyba, tak mi się wydaje. Bo tak pachnie octem. Nie wybrzydzaj, Paula, jedz. Poza tym, że mam jakąś małą kość, to ten jest naprawdę spoko, a ten nie do końca im podszedł. Tamten jest taki kwaskowaty mega, więc no tak jak Wojtek mówi, chyba ocet. Delikatnie przyciągnięty papryką, ale w zasadzie jej za bardzo nie czuć. I jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz. A ryzyk fizyk leje po tym kawałku. Jak w ogóle przynieśliśmy sobie stół z dworu, no bo nie chcieliśmy pracy ściągać z naszego głównego stołu. Degustacja, mili państwo. Bardzo dobry, to jest naprawdę spoko, ale uważajcie z ilością, jak będziecie to kupować tutaj. Bardzo ostry sos, ale gdyby nie to kalamansi, to byłby taki mega, mega pikantny. A tak jest taki, powiedzmy, wyważony do kurczaczka favorito. To znowu my, najedzeni, kurczak był wyśmienity, także taki kurczaczek za dwie dyszki dla dwóch osób, obiadek.
picobello. Woda wróciła. Yeah. Nawet umyliśmy już sobie tutaj przestrzeń dookoła, stolik wyniesiony, podłoga ogarnięta, naczynia ogarnięte. Więc i co? Czas do pracy, rodacy, tak, czas do pracy, bo sobie postanowiliśmy, że jako, że ten poprzedni odcinek spanglało troszkę taki nie był satysfakcjonujący dla nas, mamy nadzieję, że dla was troszkę bardziej, ale mieliśmy delikatny przestój twórczy i chcielibyśmy jeszcze więcej filmów dla was nagrywać i pokazać wam jak najwięcej, dlatego dzisiaj ciśniemy z pracą po to, żeby sobie uschematyzować działania i rozpocząć planowanie dalszej podróży. Tak, chcemy wykorzystać czas tutaj, to jest raz, tyle ile oczywiście się da, a dwa, jeszcze nie wracamy do Polski, nie pojawiają się jeszcze jakieś takie plany, ale myślimy nad tym, co dalej po prostu, więc musimy to wszystko sobie ułożyć. No i musimy do pracy też z jednego innego powodu, bo nie wiemy jak długo będzie prąd, więc póki jest prąd i klimatyzacja, to korzystajmy, bo jak go zabraknie, to trzeba będzie się wybrać na miasto czy coś. Tymczasem, jeśli podobał wam się filmik, to koniecznie zostawcie łapkę do góry, koniecznie zostawcie subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie, bo wiemy, że wiele osób nie subskrybuje kanału, a szkoda, bo naprawdę wiele rzeczy się u nas fajnych, tak myślę, pojawia i jeszcze będzie się pojawiać. Mamy duże plany związane z tym kanałem, chcemy, żeby się to wszystko rozrastało, tylko że potrzeba nam waszego wsparcia i waszej obecności. Za każdą kawkę też wam serdecznie dziękujemy, link w opisie, jeżeli mielibyście taką ochotę nam postawić. Zachęcamy też do napisania taktycznego komentarza, jak to u nas bywa na końcu bardzo często. Ja myślę, że dzisiaj idealnym hasłem odcinka może być awaria. Awaria! Do zobaczenia w kolejnym odcinku, ahoj!